Witamy Was, kochani, kolejny weekend u nas. A weekend się zapowiada bardzo ciekawie, bo są w niedzielę urodziny Amelii. 21. Co ty mówisz? 21? Nie. Trochę coś Ci się pomyliło. 15. 15 urodziny Amelia będzie miała. 15. O. No fajnie wypada. A wczoraj był 13 piątek. Ale całe szczęście miałem wolne. Ale miałem wolne, więc nic mi się nie działo w czasie pracy, bo nie byłem w pracy. A tutaj mięsko dokrajam na wrapa. Dzisiaj właśnie będzie nasz co będziesz robiła? Kochany nasz wrap. Już dawno, dawno nie mieliśmy wrapa, więc postanowiłam wczoraj, mówię, co tu na obiad zrobić? Nie miałam pomysłu. Adam, oczywiście. Przepraszamy za takie krzyki, jakieś wrzaski za ścianą, ale to nowożeńcy. W Kauflandzie kupujemy taką tortillę. 6 tych, ale to są jakieś inne. Tak, to jest inny. A czym się różni? Mainz. Bo to kukurydziane. Inne ciasto. A to jest zbożowe, nie? Nie wiem, dla mnie to jest to i to ciasto. Tortilla. Tortilla. No nie, ta inaczej smakuje. A ja akurat to tak kupiłam, nie wiem, przez pomyłkę. Ale dobra jest, bo tamtym razem też jedliśmy. Ale jak wróćmy, to ja już dawno nie robiłam tortilli. Adam oczywiście by chciał swoje kotlety, bo się go pytałam, co ty masz, na co masz chęć? Adam, no pytasz się kotlety. No ale... a ile może tych kotletów jeść? Ja mogłem codziennie jeść. No Adam tak. A ja w końcu sobie pomyślałam, kurczę, już dawno nie było tortilli. W tygodniu nie ma za bardzo czasu, żeby zrobić. To jedynie co nam na weekend wypada, żeby właśnie taką tortillę zrobić. No i mówię, dobra, produkty tylko pokupowałam. Adam jeszcze tylko mięsko mi dokupił, bo miałam tego mięska jednak zdecydowanie za mało, bo nas jednak jest dużo. No i będzie tortilla. Uwielbiamy. Sosik już zrobiłam. Jeden zrobiłam takie jakby cacyki, jogurt z tym, z czosnkiem, a drugi majonez z ketchupem. Także pychota, uwielbiam. Dziewczyny to Waneska je tylko z ketchupem i z majonezem, a ja z kolei lubię i czosnek, i majonez z ketchupem. Więc tak, a później chcemy wybrać się już po obiadku. No oczywiście, wiecie jaka pogoda jest, deszczowa. No jest masakra, w ogóle ja od początku roku jest... Ale nie, w sumie ten cały tydzień pada deszcz. W czwartek Adam miał wolne, dzięki Bogu, bo pogoda była jak dzisiaj, jeszcze można powiedzieć troszkę więcej padało, mocniej, i do tego był taki właśnie silny wiatr. Dzięki Bogu, że Adam miał wolne, bo tak, Nikolę zawiózł, w sumie nie na praktyki, tylko na przystanek, mnie tak samo zawiózł, Waneskę zawiózł do szkoły, wszystkich rozwiózł, do szkoły Amelkę. Wszystkich porozwoziłem, tak, pomimo Waneska ma szkołę tam, to też ją zawiozłem. No ale po tej zawoziłeś akurat Amerykę. No i tak po drodze było. Kupiłaś się wszystko? Dostałaś? Wszystko. Tak, dziękuję ślicznie. Nie zmokłaś? Zmokłaś pewnie. No, ten noworodek się dopiero jutro urodzi. A ciasteczka jedne tylko kupiłaś? Mówiłaś jedne. Dwa opakowania. No są dwa opakowania. Nie, nie, dwa takie opakowania. Dwa razy dwa. Tak, bo ja muszę, to nie jest, co później się kupię, bo ja potrzebuję do ciasta, bo dzisiaj chcę zrobić na jutro dla Ameli ciasto. Moja, nie? Chcę zrobić ciasto takie, no, zobaczę czy mi wyjdzie. No, ciasto takie, co może wyjdzie, no. Nie, czekoladowe ze śmietaną, z twarogiem, tylko taki twaróg mielony? Nie, nie taki twaróg polski, tylko ten niemiecki. No, ten twarożek taki. No, twarożek. Tylko, że pół kilo. Tego czekolada i później Amelia będzie sobie dekorowała jakieś tam swoje rzeczy. No zobaczymy. Tam była jedna moja rzecz. Zobaczymy, co wyjdzie. Pierwszy raz będę takie ciasto robiła, jestem ciekawa. Guma, najlepsza guma. Dawaj reszty, 20 euro. Ale wręcz, oj, jestem naprawdę, mam nadzieję, że mi wyjdzie, gorzej jak nie wyjdzie, no to mam w zamrażarce takie mrożone nasze ciasto, też je uwielbiamy, nie Adam, bo zawsze jest na twoich urodzinach, jest na... To jest plan A, tam jest plan B. Tak, w razie czego, w razie W. Gorzej jak plan B też nie wypali. W razie W mam ciasto, ale chcę spróbować i mam nadzieję, że mi wyjdzie. Nie, to jest plan C, pójdzie się do do cukierni i się gotowca. No nie wiem, ja wolę sama. Ja chcę właśnie tym razem z własnych sił sprawdzić. Ale w Niemczech nie ma tak często cukierni jak w Polsce. Ale te ciasta... Była tu cukiernia, to splaktowała, tu pamiętasz? No, ale i zbudowali jakieś te domki. No, ale tutaj jest mało cukierni. W Polsce jest więcej cukierni. Ja z ogórkiem, kto chce dostać tym ogórkiem? Te ciasta to niemieckie nam nie smakują. Mogłabym zamówić tak jak w tamtym... Nie, rok temu dla Vanesy zamawialiśmy. Mam pomysł. Zadzwonimy do babci. Babcia pójdzie do Antolaka, zamówi u Antolaka i wyśle nam. Tam u Antolaka w Warszawie pyszne ciasta, pączki. No pączki to w ogóle. O Jezu, palce lizać nie dać. Antolak naprawdę ma przepyszne. W Warszawie. A ja w tym razem chcę własnych sił sprawdzić, czy jesteś lepsza od Antolaka. Nie, bo Amelka Vaneska ma za 2 tygodnie urodzinki 8. No i jeżeli mi wyjdzie to dla Amelki, to więc będę miała perspektywę, żeby to zrobić dla Vaneski. Tylko wtedy już udekorujemy inaczej. Vaneska będzie sama sobie dekorowała. No zobaczymy. No bo 3 lata wreszcie zamówimy ciasto dla mnie na 18, takie dwupiętrowe chcę. To już odkładaj pieniądze na to ciasto. Dobra. Dobra, na razie tyle, to później zobaczymy, może coś ciekawego będzie, to się dogra. A tak, obiadają się kebabami, jak Adam? Ja się chowam za kwiatkiem. Jak Vanesko? Nie słychać, wszyscy mają. To chyba dobre, jak wszyscy już mają zjadł. Masz, Adaś, jeszcze jeden, proszę. Także życzę wam smacznego. Dziękujemy i polecamy. No witamy ponownie po obiadku. Chciałam powiedzieć, tylko chciałam Pani reakcję zobaczyć. Tak, witamy Was wszystkich. Jesteśmy już po obiadku, po obiedzeni, najedzeni. No i wybieramy się teraz do Ruhr Parku. Chociaż musimy Amelisza z centrum odebrać, bo tam chciała podjechać do bankomatu, żeby już tam w Ruhr Parku nie... Chociaż tam też jest, oczywiście, ale on chciał coś tam dokupić, bo tam też chce coś tam do Polski dla kolegi kupić i już nie chciało, żebyśmy po prostu tracili czasu. Więc jedziemy go odebrać, no i jedziemy do Ruhr Parku, żeby Amelka sobie wybrała prezent urodzinowy, bo tam chce buciki kupić. Więc, że urodziny wypadają w niedzielę, u nas niedziela to jest, sklepy są pozamykane. Więc no, tylko dzisiaj nam odpowiada. No niestety nie chce nam się za bardzo po tym obiadku jechać. Z chęcią bym się kawki napiła, posiedziała, obejrzała sobie coś fajnego. Wczoraj oglądaliśmy też bardzo fajny filmik. Tak, to wczoraj był Adam ten filmik? Czy nie? Przedwczoraj oglądaliśmy bardzo fajny, rodzinny taki film. No, a tak to trzeba tyłek ruszyć i w taką pogodę brzydko jechać. No ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Mam nadzieję, że szybko to załatwimy i wrócimy, bo czeka mnie jeszcze. Jest przynajmniej plus w Ruhr Parku, tak, że tam jest, po bokach jest zadaszenie. Niby to jest na otwartym przestrzeni, tak. Ale przy sklepach są takie, wzdłuż sklepów są takie daszki. Daszki. Takie a la antresole, czy jak to nazwać. Pojedziecie z nami, to zobaczycie. Więc to nie będziemy aż tak mokli. Ale no jedyny plus, może nie będzie tyle ludzi. No to też mam nadzieję, ale to i mówię, tylko jedziemy po same buty i wracamy z powrotem, bo czeka mi jeszcze zrobienie ciasto, bo to ciasto wymaga, żeby poleżało troszkę w lodówce, gdzie trzeba je wyjąć, no i żeby tam Amelia mogła sobie udekorować. No a też nie chcę tego robić też tak późnym wieczorem. No bo wiecie sami jak to jest, jedyny weekend, sobota, też żeby sobie troszkę móc posiedzieć, troszkę zrelaksować się. No przy tym cieście pierwszy raz, no może mi się trochę zejść, może i nie, co no zobaczymy. No jestem ciekawa moich umiejętności, czym te ciasto wyjdzie. No oczywiście, na pewno smakować będzie smakowało, bo to będzie z bitą śmietaną, z tym twarożkiem, tego cukier puder, więc wtedy go później taka polewa czekoladowa też z bitej śmietany. Bito śmietany się, znaczy mleczko, nie, śmietanę 36 albo 30% się dodaje do tej czekolady. No i to, żeby to się rozpuściło i się polewa, więc na pewno dobre, tylko że po prostu ja to pierwszy raz robię, więc jestem ciekawa jak mi to wyjdzie. No i ja to będę podwajała, bo tam Jak widziałam, ta pani robiła na takiej mniejszej, okrągłej blaszce, bo tam chyba tyle co pamiętam, jest chyba była 18, a ja mam 28. Więc muszę to jakby podwoić. To będzie stuningowane. Dwa razy muszę podwójnie dodać te produkty. No i tak minimalnie będzie trochę ta i tak moja blacha. Nadmiar zjem. No ale no nic. Dlatego trochę się boję, bo inaczej jak się robi w tych proporcjach co jest, a tu muszę podwajać. No ale nic, co wyjdzie to wyjdzie, zobaczymy. Więc na pewno pokażemy, czy coś wyszło nam, czy nie. No i nic, zobaczymy się, pewnie tam nagramy, jak już będziemy w Ruhr Parku. W sumie tam i tak nic ciekawego nie ma, bo tam są tylko same sklepy, ale może ktoś z innego kraju będzie chciał sobie zobaczyć, więc może coś tam Adam dogra. No a ja jeszcze chciałam powiedzieć, dlaczego my jedziemy Toyotą, pewnie nie wiem, czy ktoś zauważył, że jedziemy Toyotą, no bo nas jedzie 6, jedzie cała rodzinka 6-osobowa. Na tamten nasz nowe autko jest 5-osobowe, nie zmieścilibyśmy się. Jakbyśmy mieli boksa, to by ktoś mógł, a Mariusz, do boksa. Do boksa. Ale mieliśmy też taką akcję, że no niestety Toyota nam nie chciała odpalić, bo akumulator w ogóle jest słaby. My jak go kupiliśmy go nowego. No akumulator nowy. I niestety nie wiem, czy nas oszukano, bo... Na pewno to nie był nowy, bo no niestety... Nie wiem, jakiś może za dużo leżał, nie wiem. Bo na pewno nie nowy, bo nowy akumulator odpalałby, bo przecież jest ile Adam stopni? No jest 7 stopni. 7 stopni, no i Adam nie jeździ od wtorku. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Więc 5 dni. Jak jest 5 dni? We wtorek jeździłem, w środę nie jeździłem. Środa, czwartek, piątek, no i sobota. To 3 dni. I żeby już nie odpalił samochód, no to jest trochę... benzyna to nie jest diesel. Tak, no ale to już nie jest pierwszy raz, mówię, my już jak byliśmy na urlopie, tym autem też nam nie chciała odpalić, więc no trochę jesteśmy zawiedzeni, także prosimy, jak ktoś kupuje, to uważać na akumulatory, bo no niestety w takich tych oszukują. A to my kiedy kupowaliśmy? 2 lata temu? Znaczy nie, chodzi o to, że ten akumulator, co ja mam, kurczę, co to jest za akumulator? No ale prawidłowo kupiliśmy go w tym, w warsztacie, tak? To już w sklepie, nie, no sklep taki motoryzacyjny. No i prawidłowo jak tam się kupuje, akumulator powinien być dobry. No a to niestety kupił i co? Byliśmy wtedy w Szwajcarii, pamiętam, i nam tam nie odpalił. No to trochę tak nie... Nie no, w Szwajcarii to nie wtedy. To nie było w Szwajcarii? W Szwajcarii wtedy nam nie odpalił ten... Stary. Ach, no tak. I my później wróciliśmy i kupiliśmy ten niby nowy. Znaczy no nowy niby, ale... No, nowy, ale nie chcę auto odpalić. No to nie wiem, jaki to jest nowy. Więc byśmy musieli zakupić nowy akumulator. No ale nic, póki co to... Pchaliśmy wszyscy ten auto. Nagraj, jak się ludzie pchają do sklepu. No tak. Kolejka. No jest dzisiaj sobota, no ale to jest taki ruski sklep. Nie ruski. Turecki, przepraszam. To jest turecki sklep i tam mają warzywa, no i mięso i wiele innych rzeczy. I ja tu też... Ale bardzo dobre ceny. Tak, bardzo dobre ceny, przystępne. Znaczy mają konkurencyjne ceny. My to jak obok tutaj, jak widać tutaj, my to byśmy skręcali do kościółka. Ale tam dalej jest sklep, tam. Jak tam jest City Point. Nie, ale mówię o tym sklepie, z tyłu za nami. My tu akurat jedziemy, byśmy skręcali do kościółka. I tutaj jak my Amelkę, nie, Waneskę w piątek zawozimy do kościoła, to czasami zachodzimy właśnie do tego tureckiego sklepu. No i ja tam mogę sobie warzywka właśnie zakupić. I te ceny naprawdę są tak fajne, przystępne. Czasami może coś taniego kupić, czy za euro jakiś tam kalafior, czy tam jakieś warzywka, czy na przykład ten koperek. Więc przy okazji zachodzę do tego sklepu i czy jakieś owoce, więc taki fajny sklep. Tylko niestety tam nie ma parkingu i ciężko gdziekolwiek tam tutaj zaparkować, prawda? Dlatego fajnie, jak stoimy przy kościele, wtedy możemy ten kawałek podejść i zakupić. No ale ludzi tam jest zawsze niestety pełno. No to tylko na tyle chciałam. No dzisiaj to taki vlog będzie gadu gadu chyba. No taki trochę rozrywkowy, trochę dzisiaj, trochę z niedzieli będzie nagrany. Bo to jeszcze urodziny. Tak, trochę dzisiaj będzie nagrane, trochę jutro. No to już takie... czasem tyle gadać, bo to twoje 2 gadki już 20 minut, więc dlatego nasze vlogi tyle trwają ostatnio. No ale to dla nas też nagrywamy. Myślałem, że dla mnie się nagrywa. No, dla nas na pamiątkę. To, że ty wystawiasz to publicznie, no to jest okej. Ale później to jest, my kiedyś później będziemy sobie sami oglądać te filmiki z dzieci urodzin i tak, no i przede wszystkim się śmiać. I przede wszystkim też to jest fajne, jaka jest zmiana później tymi filmami, nami w ogóle, jak my się zmieniamy, bo my będąc ze sobą razem cały czas, 24 na dobę, nie widzimy tych zmian u dzieci za bardzo, my między sobą też nie, no ale jak włączymy filmik na przykład roczny, dwuroczny, i spojrzymy, bo Boże, co młodzi byliśmy, a dzieci to już w ogóle, a Vanessa to już w ogóle, bo tu o Amelki, u Nikoli, to w sumie też taka już zmiana jest, tak? To też nie widzimy tego, bo jesteśmy z nimi, obca osoba bardziej będzie widziała, że dzieci urosły, a my to jednak jak jesteśmy ze sobą, ale na filmikach też to widać, więc takie filmiki też fajna pamiątka jest, a to, że to my udajemy to na, ale w każdej chwili możemy na przykład zrezygnować i będziemy mieli, bo my mamy też taki, że my to na prywatne wstawiamy filmiki, nie wszystkie dajemy na publiczne, więc mamy też swoje prywatne filmiki, więc w każdej chwili możemy to uciąć i mieć tylko prywatne, a że póki co na razie nagrywamy, no to dobra, na razie będę kończyć, bo Adam już mi tutaj zjada, że za dużo mówię. Miało dzisiaj nie być dużo w taką pogodę, a jest masakra, ja wam powiem. Taka masakra, że tutaj przy tym drzewie co jest się pochnęli. Ale nie nagrywam, bo będzie zaraz, będziecie cali mokrzy. I co powiesz, Gabi? Zajebista pogoda. Super! Ale zakupy już są. Zakup już się udał. Amelia zadowolona, więc najważniejsze. Tak, jestem bardzo zadowolona. To dobrze. Tylko mniej w portfelu. Lżej. Lżej, także nie wiem, czy mama zadowolona, ale dzieci fajną torbę dali, taką. No, plastikowa taka. Ale mi fajną dali, o Mariuszu nie pomyśleli. No ja jestem prosty facet. No. A przed chwilką się już denerwował, że taką dostał, a nie moją. Już jesteśmy w domu, jak widzicie. Dojechaliśmy. I wtedy kupiliśmy wszystkie rzeczy na urodzinki. Mama, ja to są 18 i to plany. Twoja 18. A ja 8. Vaneska będzie już miała 18. Lepiej będzie niż Amelia. Amelia sobie kupiła taką 15, to jest 5, to jest 1 na tort i pandę. No i dodatkowo jeszcze jej kupiliśmy takie dmuchańce. Tylko właśnie o wilku mowa. Cześć. Mama, ale jaka beka w ogóle to pociągnął. Takie talerzyki. No, takie talerzyki. Co tu jeszcze mamy? A, takie baloniki. A długopisy są tutaj. No i dobra. No, Amelia sobie kupiła takie puzzle, bo jej się nudzi. Bo walczy z uzależnieniem od telefonu, więc kupiła sobie puzzle, żeby nie siedzieć na telefonie. Nie, ale ja chciałam puzzle kupić, ale nigdy nie było takich dużych, bo tylko 100 było. Nie, no to jest 1000. No to jest 1000, dlatego będę... Can never tell at the first glance. Już ciasto zrobione, a teraz przynosimy się do pokoju Amelii. Amelia rozłożyła puzzle, 1000 sztuk. Amelia rozłożyła puzzle. Jest zadowolona? Tak, za bardzo zadowolona. Bardzo zadowolona. Tak. Chciałam jej pomóc, ale ona dodała. Nie, to nie ma co jej pomagać, ona chce... Może mi tylko pomóc, żeby odwrócić te wszystkie puzzle. To mi się w ogóle już nie chce. Waneska układa sobie w nowym pojemniczku. Tak? No ja, co tym widelcem się stało? Nie wiem. Bo zobaczcie, to połamał się widelec. No powyginał się. No do zmywarki poszedł. Ja zobacz, jaki widelec. No to tak. Wieczorna sobota wygląda u nas. Dzisiaj zakupiliśmy w Tedi taki fajny kuferek. Ja tą naklejkę wykleiłam, bo wszystko wyglądało, a teraz ładnie wygląda. I zobaczcie, jak ten, ten kuferek był potrzebny na co, Waneska? Pokaż. Na Pimobila. I pokaż jak to otwiera się, bo to nie otwiera się tak normalnie. Zobaczcie. Tu się tak robi. Tak? I tak puszcza. A tam idzie z pieskiem. No. Ale Beluś, zobaczcie, jak Beluś chce iść na dwór. Widzicie? Okrężną drogą, jak deszcz pada, to Beluś nie lubi za bardzo. A potem się tak trzeba trzymać, potem to może spaść tam. Wtedy tu ta twarz tak. Można trzymać. I Amelka... A tutaj mamy takie setrzy, to są dla koń. Powiem Ci wszystko, to są święta, taką pandę mamy. Słodko. Na wszystkie takie małe elementy z Playmobila, tak, Wanesko? Tak. A tu dostałam, te dwa dostałam od kalendarza, jak jest, pamiętam. Także fajne, fajne takie, jak zobaczyliśmy od razu ten kuferek, to od razu nam... A tutaj mamy seksy do kuchni. Waneska przeszczęśliwa, że ma taki fajny pojemniczek, bo takie te małe elementy jednak jeśli gdzieś tam... zawieruszyły w tym pokoju, to w jednym pudełeczku, w drugim pudełeczku, a tu fajnie, tu będzie miała wszystko w jednym miejscu, plus tutaj taki większy pojemniczek, coś też tutaj będzie mogła Waneska jeszcze poukładać, ale to w międzyczasie zrobić jakieś koniki. Ale tu lepiej nie, bo to się zamyka, tak. No i tutaj wszystko wleci. Także fajny taki pojemniczek, taki pomysł, prawda? Taka cała w sumie organizacja dla dziecka, bo dziecko sobie otwiera i wszystko ma jakby w jednym miejscu, a tak to miała w jednym pudełeczku, w drugim pudełeczku, w trzecim pudełeczku, a tak to wszystko ma w jednym miejscu. To też ma w tej szufladzie, to też taka fajna segregacja dla dzieci do biurka, bo też dziecko sobie tam układa, ma kleje, gumki, też fajne. Więc Waneska... To jak to się składa. Wszystko trzeba, tak. I wtedy to idzie na dół, a potem się tak, na dół. I taka mała walizeczka z małymi rzeczami. I masz tam gdzieś iść. Tu jest trzeba to stać. Tak, fajnie, super, Wanesko. A Nikola przyniosła mi wczoraj, w środę przyniosła mi z kwieciarni takie gwiazdy betlejemskie. Czym problem? Nie wiem, czy będziemy to głaść. Oj, w szafie, masz dużo szafek, więc albo przy szafie tam połóż, przy tym domeczku połóż może. No może przy domku tam też leżeć. Cały czas tu przeskakać. Nie, to później mama przyjdzie do ciebie, to tam pomyślimy, gdzie to położymy, tak? Mogę sobie pobawić? No pewnie, że możesz się pobawić. I Nikola przyniosła gwiazdy betlejemskie. Fakt, że to jest już po świętach. Ale przyniosła takie piękne, na razie tak wyglądają. Tam już trochę listków mi poopadało. O, tutaj, jak to widać nawet. Ale póki co ładnie prezentuje się, ładnie wygląda i zaraz pokażę. Przepraszam, tylko światło zapalę. Tutaj mam taką drugą gwiazdę betlejemską. Mam balkon otwarty, to wyobraźcie sobie, jak jest ciepło na dworze. A może ktoś mi powie, mam takiego kwiatka i tutaj pod spodem czasami wyrastają mi takie dwa małe grzybki. Ja te grzybki już wyciągnęłam i zastanawiam się właśnie, dlaczego te grzybki mi się pojawiają w tym kwiatku. Ten kwiatek mi pięknie rośnie, nie wiem. Wydaje mi się, że może być ziemia skwaszona czy zakwaszona, nie wiem jak to, czy dobrze to wymawiam, czy mówię, bo nie wiem, tak tyle co tam trochę wyczytałam. Nie wiem, może ktoś wie na ten temat, to może mi podpowiedział, co mam z tym kwiatkiem zrobić. No w sumie rośnie, tylko mi te grzybki wyrastają. A szkoda, bo ładny kwiatek, więc no, takie właśnie mam z tym kwiatkiem problemy, że mi tam grzybki wyrastają. No i tutaj mam taką gwiazdę betlejemską, Adama Sprzęt. No i tutaj jeszcze mam, ale ten już taki bardziej, spada mi i taki wyłysiały, nie mam doniczki, więc... A ta gwiazda betlejemska, to ona jest z tamtego roku. Zobaczcie, jak ona pięknie rośnie. Tylko że nie jest już czerwona, tylko zielona, bo ja powinnam ją przechować później po chyba latem do zimy i ona wtedy by zatrzymała czerwone kolory, ale ja jej nie przechowałam, bo po prostu nie mam za bardzo, tu nawet wyrasta, nie mam za bardzo gdzie, więc tak, jeżeli te mi się uchowają, no to po prostu będę miała gwiazdy betlejemskie zielone i będę po prostu miała jeszcze na parapecie najwyżej, w ten sposób, zobaczymy jak to wyjdzie, czy uda mi się z tymi gwiazdami tak zrobić jak z tą zieloną. No to chyba na tyle. Tu Amelki prezencik już jest, musimy tylko Amelce zapakować, napompować baloniki na jutro. No i tak będziemy rodzinnie spędzać takie urodzinki w domku, pewnie coś zagramy razem wspólnie, no a dalej zobaczymy co będziemy. A to jeszcze chcę wam pokazać, a tu nasze zdjęcie ślubne, jak byliśmy młodzi. Adam taki szczuplutki. Tak, już tyle lat zleciało, nie wiadomo kiedy. Dzieci rosną jak na drożdżach, a my się starzejemy. No, nie starzejemy, młodziejemy, a tak można powiedzieć. To jest później drugie życie. Dzieci rosną, a my będziemy młodnieć i wtedy zaczyna się drugie życie. Dla nas już koniec pieluch. No nic, na tym dokończyła, bo już głupoty mi się włączają. No a ja dalej robię za zmywarkę i jeszcze muszę tam odkurzyć w łazience. No bo w ciągu dnia za bardzo nie miałam kiedy, bo robiłam co innego. Więc jeszcze czeka mnie taka 5-minutowa praca. No i później już, mówię, czas dla nas. Także na razie, buziaki. A moje zdjęcie, tak jakby, jego najlepszego z okazji urodzin, twoja kochana Waneska, kocham cię, dziękuję. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A to Amelia! Po uroczystości siadamy się do tortu własnoręcznie zrobionego. Tak, jesteśmy ciekawi, jak będzie smakowało. Oczywiście trzeba trochę uwiecznić. No pa, trochę. Pamiątka musi być. Trochę Nikola mówiła, że życzy sobie w swojej urodziny zero zdjęć. Tak. No ale bez zdjęć, no to jaka jest pamiątka? Później za kilkanaście lat włączyć. Ale jaka cisza, więc... patrz, bo nikt się nie może czekać. Mama, ale mi wystarczy filmik tylko. Wiecie, ja nie potrzebuję. Wiecie dlaczego taka cisza? Wiecie dlaczego? Czemu taka cisza? Bo dzieci nie mogą doczekać tortu. Ja też tak cicho mówię. Bo ty... Żeby ktoś zgodzić. O. No. I dół zaraz padnie. A jak pani ukroiła, wow, jaki piękny. Ten dla mnie Arysia wykroić. Jak statek. Nie no, wszystkim król. Ale nie umiem dalej kroić. No dobrze. No tak wybrała sobie ten najlepszy moment, nie? Do krojenia. Zobaczymy. Oj, Nikola, szampana od bloku. A no tak, to jest szef szampana. No i biednemu misia Gogo zabrałeś szampana. Misia Gogo. Biedny. To jest miś fazi. A to tak szej czy delikatnie? Nie, nie szej. To nie ma gazu. Się boi. Nie? Nie, odkręć. Nie, to jest telewizor. No. Sufit. Patrz, no i... Kurde, w sufit. No bo zaraz mnie będziesz malował. Przecież, ale tu się tak nie ten, tu chyba się odkręca. Myślałem, że to jest korek. Daj to już. Gdzie? No to kieliszków. Nie umiem. Nikola, daj swój ten. Jak korek wyglądało. I tak się prezentuje właśnie. O to teraz zobacz jaki dostałeś kawałek. Nie, to jest dla mnie cały. No ja tam siadam. A to twój? Reszta. Tak, oczywiście. Czekaj, przejdę. Musisz najpierw wszystkim mało, a później po prostu dolewać, nie? Dobra, już? Nie możemy jeść? Nie. Dobra. To jeszcze jest. Próbujemy, czy dobra. To zaraz będziemy dolewać. No. Gdzie jest ten? Czekam na efekty. I? Co brakuje? Sól, pieprz? Do ciasta. Jest takie dobre. Ojej. Przepyszne. Myślałam, że ten dół będzie taki suchy, bo to z ciastek jest, ale połączenie tych ciastek z tą masą i z tą czekoladą, obłęd, jak dziewczyna. But I fell down, it was my mistake, thought that you would wait, you should know that it hurt me to leave town. I heard you found a new friend, who's an old good friend of mine. My heart, it beats like a drum, let it drum.